Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Julek, jesteś jednym z tych zawodników, który niestety dotknął ten wirus. Jak on wpłynął na waszą postawę, na waszą dyspozycję fizyczną przede wszystkim? Jak to dzisiaj czułeś? No na pewno daliśmy z siebie wszystko, tyle ile mogliśmy. Każdy z siebie dał dla zespołu. No tak, dwa dni temu już zaczęliśmy się gorzej czuć, wymiotowaliśmy biegunki i no nic, no, trzeba było zagryźć zęby. Ten, kto dał radę, to wyszedł i starał się, ale na pewno to nie była nasza najlepsza wersja. Patrząc na przebieg tego meczu, to ten wynik 1-3 odzwierciedla to, jak graliście, jak grali przeciwnicy? Ciężko mi ocenić ten mecz, tak na świeżo mówię. Jestem bardzo zmęczony i kurczę, na chłodno ciężko to podsumować. Myślę, że we wtorek na treningu sobie fajnie to przeanalizujemy, bo na pewno problemem jest, że straciliśmy bramki po trzech stałych fragmentach. Dacie radę pozbierać się do derbów? No na pewno. Myślę, że ten najgorszy dzień, wczorajszy, dzisiejszy, jutro już powinno być lepiej i od wtorku normalnie zaczniemy trenować, żeby być gotowi na mecz. Get it live, you can paint that picture. Ain't no way we losing inches. Climbing fences, get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out, ride out, you can let them hate me.